Siemanko, jesteśmy z Piotrem Strusem. Piotrek, no nie mieliśmy okazji jakoś tam poznawać po ACA 101. Nadrabiamy zaległości. Jeszcze raz gratulacje wygranej walki. Od tego zacznijmy może. Dziękuję bardzo, cześć wszystkim. No nie mieliśmy okazji, ale w końcu się należyła, więc kierownik Domino's Pizza jest... Nie, tak poważnie to... Bardzo dziękuję za gratulacje. Walka ułożyła się po naszej myśli, bo została wygrana. Może nie do końca przebiegała tak, jak bym chciał, ale generalnie gdzieś tam, jak ją oglądamy teraz z trenerami, to jesteśmy w miarę zadowoleni, że ten drugi game plan, bo wspominałem przed walką, że miałem kilka tych planów na tą walkę, dokładnie trzy, no i ten drugi game plan zadziałał, był spowodowany oczywiście tam tą kontuzją mojej ręki, bo rano z Karolem Skrzypkiem, jak robiliśmy rozruch, to źle uderzyłem w tarczę, dosyć tak poważnie. Do dzisiaj mam jakby jakiś tam delikatny uraz ręki. Tam pracuję ze swoim rehabilitantem Piotrem Kwiatkowskim nad tym, żeby rękę przywrócić do sprawności. Czyli ta ręka była główną przyczyną tego, że ta walka z twojej strony była tak mocno zapaśnicza? Tak. Zbiłem mocno rękę, uszkodziłem więzadło palca wskazującego w nadgarstku, przy nadgarstku i do dzisiaj nie mogę tą ręką uderzać. Odczuwam dosyć duży ból, no ale jakby nadgarstek jest tak złożoną konstrukcją naszego ciała, że wszyscy mi powiedzieli, że niestety, ale spokojnie, jeszcze przez połowę stycznia będę tą kontuzję odczuwał, że to się tak długo goi po prostu. Jak się czujesz z tym, że zawsze byłeś odbierany przez wszystkich znawców, fanów, całe środowisko jako striker, a wygrałeś zapaśniczo walkę z tak dobrym przeciwnikiem? Znaczy, no polegając głównie na zapasach. No myślę, że się dobrze czuję, bo po pierwsze ja jakby jestem świadomy swoich dobrych zapasów pod siatką. Nieskromnie mówiąc, no wielu kolegów moich z maty ma problem z moimi zapasami pod siatką, że mają problem, żeby uciec mi z tego, już jak kleszcza zapnę, to już trzymam. Dostałem ksywę operacyjną Klesz właśnie po tej walce. Jestem gdzieś tam szczęśliwy, ponieważ udaje mi się zaskakiwać moich rywali, wiesz, to jest duży plus, każdy się nastawia, że Strus będzie bił się w stójce, będzie dostawał, będzie padał, będzie wstawał, bo do tego przyzwyczajam w ostatnich walkach, a tu się okazuje nagle, że ja dążę do klinczu i trzymam mocną pozycję przy siatce, dopycham cały czas, kontroluję. No i może ta walka początkowo wydawała się nudna, dla mnie o tyle fajna, że to była 100% kontroli z mojej strony i pod moje dyktando ta walka poprowadzona. Oczywiście wolałbym jeszcze pewne rzeczy tam pozmieniać i dołożyć, czyli więcej trochę zrywów, gdzieś tam puścić w czasie tego trzymania i zacząć bić. Może walkę bym skończył przed czasem, ale miałem w głowie tą kontuzję ręki. Troszeczkę się bałem, że może drugiej okazji nie będzie takiej, żebym złapał znowu go i go tam męczył, maltretował. Pewnie niesłusznie, bo jak pokazałem to w trzech rundach, ten sam plan. Krótko do siatki i kontrola z naszej strony. Czyli od teraz będziesz łapał i rzucał, tak? Na razie łapał. Z tym rzucaniem to niektórzy pokazali nam, że nie do końca warto rzucać, bo się można wypompować. Piotrek, a nie może być tak, że bijesz się w stójce, nie dostajesz i nie musisz wstawać? No, dążymy do tego. Żebyś nie myślał, że nad tym nie pracujemy, to pracujemy nad tym. Nie, słuchaj, prawda jest taka, że wydawało mi się, że pokażę w tej walce już... całą ciężką pracę, jaką zrobiliśmy z Krzysiem Gutowskim, który, no, nie trzeba ukrywać, jest moim trenerem, który przygotowuje mnie już tak naprawdę od dwóch walk w pełni, czyli i jakiś game plan, i taktyka, i jakieś elementy, to głównie z Krzyśkiem przepracowujemy. Trener Jocz jest jakby zwierzchnikiem tego wszystkiego, ale jakby to Gutek wszystko planuje, wszystko wymyśla, jak tą walkę poprowadzić. No i naprawdę bardzo mnie cieszyło to, że otrzymałem taką opinię, że się bardzo mocno podciągnąłem w stójce. To było bardzo jakby dla mnie ważne, ponieważ faktycznie miałem sobie dużo do zarzucenia po tych ostatnich walkach, że mam te knockdowny, no i w któregoś momencie mój rywal nie zrobi błędu, nie będzie chciał mnie kończyć poddaniem, gdzie na autopilocie się wykręcam im, tylko pójdzie, po prostu mnie dobija, sędzia będzie zmuszony do przerwania. Więc chciałem to pokazać już w tej walce, jak bardzo zrobiliśmy ogromny krok stójkowo do przodu, no ale niestety kontuzja ręki, nie udało nam się, co są plusy i minusy. Minusy są takie, że walka była trochę bardziej nudna niż przyzwyczaiłem kibiców, a plus jest taki, że teraz, jeżeli dostaję rewanż z Sużigajewem bądź tą walkę, którą mam tak wymarzoną, czyli dostanę szansę o pas, to jest szansa, że zaskoczę mojego rywala tym, że on nie będzie przygotowany, że ja w płaszczyźnie
strajkerskiej się podciągnąłem. Tylko będzie myślał, że albo będę szedł na hura i znowu dostanę knockdown, albo będę robił zapasy. A tutaj się okaże, że mamy jeszcze jakiś trzeci plan w zanadrzu przygotowany. No i to jest fajne, bo tego jeszcze nikt nie widział i jeżeli nam się uda wdrożyć to wszystko, co mieliśmy wdrożyć do tej walki, co wdrożyliśmy, co nam jakby nie pozwoliła kontuzja ręki pokazać, no to myślę, że będzie dobrze. Wiesz, Piotrek, ja mam takie wrażenie, że ty częściej mówisz o tym Ibrahimie Chuzigajewie niż o walce o pas. Gdzieś tam mocno ci ten Ibrahim w głowie został? Jak to wygląda? Nie, po prostu wiesz, czemu tak mówię? Bo gdzieś początkowo był taki pomysł Federacji ACA, że jeżeli wygram ja i wygra Ibrahim, no to spotykamy się na rewanżu. To było pierwsze. A potem się okazało, że jest szansa też na walkę o pas. Więc, no wiadomo, wybierając Chuzigajewa czy pas, wybieram pas. Jeżeli nie zostaje pasa, no to idę po Chuzigajewa. No i dlatego tylko jakby mówię, w dwóch tych nazwiskach się operuję. Po pierwsze, nie potrafię wypowiedzieć nazwiska posiadacza pasa. Jest to bardzo nieładnie, ale no nie potrafię. Te nazwiska są naprawdę trudne. I ciężkie do zapamiętania. No, że już się z Ibrahimem biłem, już tyle razy go wymieniłem, no to już Chuzigajew nie stanowi dla mnie problemu. I po prostu jego znasz nazwiska, więc jego wymieniasz. Tak. Myślę, że to jest ten klucz. Piotrek, od pewnego czasu walczysz tylko w Polsce. No, ICA często tu wraca, lubi tu wracać. Gdzieś tam są plany chyba na ten 2020 rok, nawet na trzy gale w Polsce. Czy troszeczkę nie złości cię to, że walczysz tylko w Polsce, czy bardziej to pasuje? Jak to wygląda? Z jednej strony bardzo lubię wyjeżdżać, lubię się odcinać, jechać za granicę, mam luz totalny, jest super. Z drugiej strony walka w Polsce no jest bardzo komfortowa, nie musisz się pakować, nie musisz się szykować dużo wcześniej. No i kibice, którzy jakby przychodzą tutaj, wspierają ciebie, masz ogromne zaplecze, wszystko na miejscu, rehabilitantów, kroplówki, no co bym nie chciał, to mam. Więc to są takie te moje odczucia bardzo różne. Z jednej strony chciałbym jeździć, z drugiej strony chciałbym się w Polsce bić. Więc gdzieś tam zaproponowałem już Bajsangurowi dwie w Polsce i jedna za granicą. I to jest taki złoty środek. W ciągu jednego roku? No tak, no, chciałbym trzy walki rocznie toczyć. Tak jak to miało miejsce tym razem, w tym 19 roku, to tak samo chciałbym zrobić to w 20 roku, że no minimum trzy walki, jeżeli by się tak okazało, że wchodzę, kasuję kogoś w pierwszych sekundach, no to wtedy mogę wziąć i cztery walki, bo aczkolwiek wiadomo, że tak naprawdę największe wycieńczenie i takie zmęczenie organizmu no są przygotowania do walki. To nie jest samo walka. Walka to już jest taki naprawdę, jak to mówią, wisienka na torcie. To już jest zbieranie tych i odcinanie kuponów. Piotrek, czy wiadomo już coś na temat twojej kolejnej walki i na ile ta ręka na ten moment wyklucza cię ze startów? Jak to wygląda? Mam termin konkretny, wiem gdzie, wiem prawie z kim, bo ty już też wiesz prawie z kim. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Czy ręka? Nie. No myślę, że jeżeli... A wierzę bardzo w Piotra, czyli w rehabilitanta swojego. Jeżeli powiedział, że połowa stycznia to jest realny czas, kiedy zapomnę o tej kontuzji, no to ja w to wierzę. To jeszcze na tyle mam dużo czasu do walki, że wyleczę kontuzję, pojadę jeszcze troszeczkę na wakacje, na szybkie wakacje i będzie też dobrze. Byłeś na gali KSW 52. Nie wiem, czy byłeś w narożniku Damiana, bo ja całą galę spędziłem w Mediariumie, ale wiem, że gdzieś tam byłeś w ekipie tej WCA, gdzieś tam dookoła. Co powiesz na temat starcia Damiana z Szymonem Kołeckim? No bo już gdzieś tam odczułem, że coś wspomniałeś o tym chwilę wcześniej. O tym rzucaniu, a to nie, to i liczył akurat mieliśmy. To... Znaczy, no ja uważam cały czas, że Damian gdzieś nie może wyprzeć się tych swoich nawyków takich, prawda, z zapasów, że no już jak złapie pas, no to chce obalić w efektowny sposób. To jest ładne, fajne, tylko że bardzo dużo prądu kosztuje, a niestety nie trzeba się oszukiwać, że Janik nie jest zawodnikiem kondycyjnym. To jest raczej eksplozywny zawodnik, więc należałoby w jego taktyce walki, i tu nie chodzi już o narożnik, bo każdy mu powiedział, że on tego ma zakaz robienia, to chodzi już o jego głowę, że on tego nie powinien robić. Słuchaj, Kołecki ważył myślę, że 100 na pewno. Ze 100 kg. Janik pewnie jest 95, no ale jakby nie patrzeć, Janik jest zawodnikiem kategorii średniej. Sparuje ze średniakami, w sensie no jak coś, to sparuje z 9,3. Jednak wynieść 100 kg dwa razy rzucić, to kosztuje prądu i nieważne kto by to nie był, nie? I to nawet może być piekielnie silny Janikowski, który jest, tak? Ale,
ale to męczy bardzo, no po prostu, no więc to niefajne, nie wiem, może się okazać, że te dwa rzuty nie miały w ogóle wpływu na przebieg tej walki, bo on nie miał kondycji i by jej nie miał, ale mogło się tak okazać, że mógłby wytrzymać te 2 minuty dłużej i to wtedy kołek by zaczął już na tyle puchnąć, że musieliby jakby pójść w parter na warunkach Janikowskiego, a nie tak jak to się wydarzyło na warunkach właśnie Szymona, że Kołecki skończył tą walkę przez uderzenia. Jak ci podobała się walka wieczoru, powrót Mameda Khalidova i jak byś się widział ty w ewentualnym starciu ze Scottem Askamem? Walka mi się podobała średnio. Uważam, że panowie chcieli się zaskoczyć i lepiej zaskoczenie wyszło Askamowi. Czyli mega fajny pomysł Mameda ze zmianą pozycji, co uchroniło oczywiście wątrobę i od tych potężnych middle kicków Askama. No walka przeleżana taka, no myślę, że no tu nie można powiedzieć, że ona była ładna, nieładna. No liczyłem gdzieś tam do końca, że Mamed zdoła poddać Askama, ale widać, że Askam na tyle już pokazał to z Michałem Materem, że on nie czuje dyskomfortu w parterze, że to jest naprawdę chyba całkiem niezły parterowiec. Więc on się tego nie bał i jak musiał iść z Mamedem do parteru, to będą poszedł, skontrolował pozycję. Drugie pytanie, jak ja się widzę z Askamem, to po pierwsze Askam pokazał, że nie do końca jest kondycyjnym zawodnikiem, bo te zapasy go zmęczyły i myślę, że gdybym przyjął taką taktykę jak Nemčinova, to widzę szanse swoje z Scottem Askamem, naprawdę. Myślę, że bym wymęczył tą walkę, tak jak on wymęczył z Mamedem, tak ja bym wymęczył go na tej siatce. Na samo zakończenie... Predyspozycji w mojej walce z Nemčinovem i jego predyspozycji walki z Mamedem. Nie porównujmy się jakby już tak... całokształt, bo szykowanie się pod zawodnika to jest szykowanie się pod zawodnika, a tutaj mówimy jego plan na Mameda i mój plan na Nemčinova. Myślę, że jakbyśmy w tym momencie się zderzyli we dwóch, to miałbym bardzo dużo szansy do tego, żeby tą walkę wygrać z Askamem. Ale to generalnie były bardzo podobne plany tak naprawdę. No tak, oczywiście dlatego mówię, że mimo wszystko tu by mnie pewnie Nemčinov nie zaskoczył tym. Ja dobrze wstaję też, ja bym raczej Mamed leżał na plecach cały czas szukając poddania, ja bym raczej zrywał się do góry, wymęczyłbym Askama tym, żebym wstawał, on by próbował mnie obalić, okej, okay. Znowu bym mnie obalił, znowu bym mu wstał, potem ja bym go obalił i taka próba chamskiej siły, mało techniki, a dużo siły, dużo siłowania się, no ja tak jak mówię, ja się na tej płaszczyźnie naprawdę bardzo dobrze czuję po prostu. Piotrek, na zakończenie z tych rzeczy, które nie omówiliśmy, zostały dwa pytania od naszych wspierających i patronów. Pierwsze z nich brzmi, czy myślisz o UFC, czy pas ACA to twój życiowy cel? Nie, no wiadomo, że życiowy cel i życiowe marzenie, no to jest pas UFC, no ale jakby trzeba być realistą i jak się nie ma tego, co się chce, to się lubi to, co się ma, więc... Aktualnie mam kontrakt z ACA, jest mi bardzo dobrze w tej federacji. Uważam, że naprawdę dbają, jakbym miał wymienić główny atut ACA, to oczywiście super walki, bo nie wiem, czy oglądałeś Gale 103. No to naprawdę warto obejrzeć sobie powtórkę. Naprawdę każda walka, ja siedziałem z otwartą buzią, mówię wow. Na serio poziom jaki był, to myślę, że naprawdę może konkurować z topowymi galami UFC. No oglądałem skończenia, Sarnawski, bardzo ładny knockout, Yusuf Rajsow, no. Piękna walka. No ja widziałem highlighty, nie widziałem całej gali, no z racji problemów zdrowotnych gdzieś tam dopiero wracam do tego świata, jeszcze muszę dużo rzeczy nadrobić, ale nie widziałem całej gali. Kolejne pytanie jest, jak widzisz swoje szanse w walce o pas, jeżeli do takiej dojdzie? No to jest takie pytanie retoryczne. Jakbym się bał, to bym był informatykiem tylko, no wiesz, jak to jest, no, prosta odpowiedź, no. Widzę szansę, powtarzam to nieraz przed walkami. Gdybym widział swoją pozycję jako przegranego w danym starciu, to bym zrezygnował z tego sportu w ogóle, bo niestety ten sport charakteryzuje się tym, że jeżeli nie wierzysz w siebie, no to jest ostatni bastion własnego, samego siebie, żeby robić to, co się robi, to, co się kocha. A ja lubię to robić, kocham to, co robię, mimo to, że jest ciężko połączyć to z życiem, z biznesem, ze wszystkim, to nie wyobrażam sobie swojego życia bez MMA, więc też w każdej walce szykując się, wkładam całe serce, pełne zaangażowanie po to, żeby mentalnie być przygotowany na to, że jestem w pełni gotowy wygrać tą walkę. Piotrek, jakieś świąteczne plany, jakieś wyjazdy się szykują na Sylwestra, jak to u ciebie wygląda? Leżeć. Mam zaplanowany leżing, taki całkowity. Do takiego stopnia, że nawet wszystkie zajęcia, prace u mnie, moi ludzie dostają 23 wolne,
do 3 stycznia. Dziękuję, firma jest zamknięta. Przyszedł pan, przełącznik wyłączył, nie ma. Maile wyłączone, serwer odłączony, nie ma kontaktu. Już wszyscy dostali powiadomienia, że od 23 do 3 nie ma nas. Pojechali. Nie wiem, czy wiesz, ale tak jest z fabryką Skody, że jest przerwa miesięczna, przychodzi pan prezes i w koniec września, początek listopada jest włącznik wyłączony, wszystkie maszyny produkcyjne stają, nikt nie pracuje, jest przymusowy miesiąc wolnego. To jest piękna sprawa. Bardzo. Jak chcecie znaleźć taką pracę, to tylko u Piotra Strusa, także wszystkich zdolnych informatyków. Teraz to już musisz 11. podnieść do miesiąca, mordo, nie ma wyjścia. 11. Nie, no wiadomo, no. Ja uważam, że to potrzebne każdemu i święta, pomimo, że nie mamy aury na zewnątrz, takiej sprzyjającej klimatowi świątecznemu, no to jest ważne, żeby jednak ten czas powinniśmy spędzić z rodziną, wynudzić się, już żebyśmy mieli na tyle siebie dosyć, że potem przez najbliższe pół roku do świąt wielkanocnych, czy tam niecałe, możemy tyrać i znowu potem jest odcięte. Nic, Piotrek, dzięki serdecznie za poświęcony czas na wywiad, fajnie się rozmawiało. Wesołych świąt, moi drodzy. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu. No i żebyście spędzili ten czas oczywiście ze swoimi rodzinami, żebyście mieli dosyć już tego spędzania czasu na wolności i wrócili z wielką ochotą do pracy, co na pewno zaowocuje dużymi sukcesami później. Dziękuję.